To są moje dwie torby, dwie siaty, ale tu niebiesko. Dwie siaty zakupów. Tu jeszcze mam wodę i mam dwie rzeczy w zamrażalniku, ale pokażę na samym końcu chyba te rzeczy, albo na samym początku te rzeczy z zamrażalnika. Chyba tylko tu są. No, ale w każdym razie takie dwie duże siaty i woda. Tutaj jeszcze mam ręczniki. Zaraz wam opowiem całą historię, dlaczego tutaj jest ich tak dużo i tak dalej, bo coś się z tym wiąże. A tutaj mam papier toaletowy, no. Także tak to wygląda, jak jest razem w całości, a zaraz pokażę wam, co jest tutaj dokładnie i co ile kosztowało oczywiście. Ja sobie będę popijać kawkę i w ogóle cześć, witam bardzo, bardzo serdecznie w tym filmie. Ja sobie będę popijać kawkę w moim Bolesławcu. Nie wiem, czy wam się jeszcze zdążyłam pochwalić, jak bardzo kocham Bolesławca. Ale naprawdę Bolesławca darzę wielką miłością, więc z całą przyjemnością będę sobie popijać kawkę w tym filmie, sobie mam nadzieję, że powiedziałam, bo ostatnio zwróciłam uwagę przy edytowaniu, że zdarza mi się mówić se, ale sobie. No i słuchajcie, chcę wam dzisiaj pokazać moje zakupy. Powiem wam, że ja od jakiegoś czasu sobie miałam w założeniu właśnie zrobić taki sprawdzian, test różnych sklepów spożywczych, ponieważ pewnie już wiecie po moich ostatnich filmach, że ja w ogóle bardzo lubię robić zakupy spożywcze. Kiedyś oczywiście, kiedy miałam więcej na to czasu, to mogłam spędzić naprawdę sporą ilość godzin w sklepie spożywczym. Nie w sklepie z ubraniami, ale w sklepie spożywczym. Także bardzo, bardzo to lubię odkrywać, coś tam ciekawego znaleźć, sprawdzać ceny, porównywać produkty, ble, 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 takie rzeczy. Nie interesują po prostu. Także uwierzcie mi, że nie chcielibyście ze mną robić zakupów. No ale wiadomo, kiedy tego czasu przyszło mniej, no i to wszystko, co się dzieje dookoła, to przerzuciłam się bardziej na tryb online, który jest na pewno wygodniejszy. Nie jest męczący oczywiście, ale schodzi mi na to sporo czasu, żeby zrobić te zakupy. W każdym razie, teraz mam w tym miesiącu taki pomysł i z przyjemnością go tutaj wykonuję, z przyjemnością go realizuję, żeby właśnie sprawdzić zakupy w żeby sprawdzić sklepy w Anglii, zrobić zakupy spożywcze, porównać tak mniej więcej ceny, bo teraz mówi się o tych cenach dosyć sporo, jest wszędzie drożej. Tutaj w Anglii, tutaj za granicą Wielkiej Brytanii też jest już drożej. No nie wiem, czy te ceny aż tak się pozmieniały, możecie mi dać znać, jakie są wasze odczucia. Moje odczucia, widzę, że się zmieniły, nie tak drastycznie, ale się zmieniły. Słuchajcie, mam test ręczników, zaraz wam wszystko powiem. No, dzisiaj mam trochę do opowiedzenia. Dzisiaj pokażę wam zakupy ze sklepu Morrison i powiem wam, że jednak stacjonarnie można więcej fajniejszych rzeczy znaleźć i jakoś tak bardziej mnie to cieszyło. Pamiętam, jak robiłam zakupy tam stacjonarnie niż online. Z rzeczy do domu, z takich dodatków nawet pisaliście mi, że ubrania tam są fajne, chociaż ja ostatnio akurat na sekcję z ubraniami nie wstąpiłam, bo ona już była tak jakby za kasami, więc po prostu szybko wyszłam z tymi zakupami. Myślę, że to by było dla nich bardziej opłacalne, żeby te ubrania jednak zrobili na hali, ale w każdym razie to jest mniej istotne. Fajniejsze rzeczy, myślę, że takie ciekawsze rzeczy, które nie są do znalezienia w innych sklepach, jakoś tak odkryłam tam na miejscu stacjonarnie, ale online tym razem zrobiłam zakupy i nie ukrywam, że cena mnie trochę przeraziła, bo ja tak średnio wydaję między 100 a 150 funtów na takie, powiedzmy, tygodniowe zakupy. Zawsze tam w tygodniu czasami trzeba coś dorzucić, ale nie musiałabym. Gdybym się postarała, to już nie musiałabym kupować, tylko tak jakby skorzystała z tych rzeczy, które po prostu kupiłam. W każdym razie między 100 a 150 funtów. Tutaj wydałam chyba 128 funtów i no nie kupiłam tak, wydaje mi się, sporo rzeczy, jak kupuję w Tesco. Co tydzień prawie, bo ja prawie co tydzień robię zakupy w Tesco, więc troszkę mnie to tak, wiecie, przeraziło i stwierdziłem, ok, no nie powiem wam, ile teraz wydałam, 128 funtów, a tam kilka rzeczy było na promocji i przed tą promocją wyszłoby 142 funty, czyli około ile? 500 funtów i 4 razy 5 to jest około 700 zł, można powiedzieć, plus minus około 700 zł przed promocją, a po promocji około 600 30, około 650 zł wydałam, w przeliczeniu oczywiście na złotówki, wydałam na te zakupy i właśnie mogę już powiedzieć, że z mojego doświadczenia w porównaniu do tego, jak kupuję zakupy w Tesco, jak robię zakupy w Tesco online, to wydaje mi się, że jednak zdecydowanie więcej jestem w stanie kupić za
około właśnie 130 funtów, bo tyle akurat wydałam, 128 funtów dokładnie, to wydaje mi się, że właśnie za tą kwotę robię większe zakupy. I na moim filmie, na moim kanale znajdziecie właśnie też takie hole spożywcze z Tesco. Zobaczycie, że właśnie za te mniejsze kwoty kupiłam tego więcej. A tutaj mam takie dwie duże siaty z IKEA, nawet niewypełnione po brzegi. Także nie wiem, czy kupujecie, czy robicie zakupy w Morrisonie. Dajcie mi znać, czy lubicie, jak tak, to za co. Może właśnie za te ubrania, może też za te rzeczy do domu, bo tam są one fajniejsze. Także zaraz przechodzę do produktów, ale powiem Wam jeszcze tutaj wstępem, że będzie konkurs. Zrobię sobie konkurs, z czego się bardzo cieszę. Jeszcze zaplanowałam sobie właśnie też, że kilkoma rzeczami Was obdaruję. Zasady konkursu pojawią się na końcu filmu, także zapraszam serdecznie do oglądania. Do samego końca poczekajcie i dowiecie się, co ciekawego można wygrać, tak w cudzysłowie. Zrobię takie losowanie i mam nadzieję, że osoby, które wygrają, to będą zadowolone z tego, co dostaną. Ja nawet pokażę w filmie, co to będzie. Także zapraszam serdecznie, a ja już Wam pokazuję, co kupiłam. Zacznę może od tych ręczników, ponieważ chciałam sobie znaleźć takie ręczniki do pani od paznokci, do której chodzę. Słuchajcie, ma takie ręczniki, taki sztos, że to jest w ogóle nie do pomyślenia, że takie ręczniki w ogóle są. Naprawdę, no nie widziałam nic lepszego. Nie widziałam nic lepszego do tej pory w swoim życiu, jeżeli chodzi o ręczniki, naprawdę. To jest, ja w ogóle myślałam, że one pewnie po 10 funtów będą za rolkę, ale chyba ich nie znalazłam, więc to miał być taki sprawdzian, żeby je odkryć, bo ja nie wiem, jak one się nazywają, ale widzę już na pewno po opakowaniach, że żaden z tych ręczników to nie jest ten. Chociaż słuchajcie, wiesz co? Sprawdzę się. Także ręczników mam całkiem sporo, bo mam jedne ręczniki, mam tutaj drugie ręczniki, mam tutaj trzecie ręczniki i tutaj mam 6 rolek. Także słuchajcie, mam zapas chyba na cały miesiąc tych ręczników. Myślę, że mi wystarczy. Powiedziałabym Wam, ile one kosztują. Postaram się Wam tak mniej więcej mówić ceny. Może nie będę mówić co do złotówki, ale te ręczniki, słuchajcie, no nie wiem, funt 75. To było chyba za tą jedną rolkę. 2,95 za te dwie rolki, funt 75 za tą jedną rolkę i to jest to samo. To jest to samo, tylko zawinięte w papier, a to jest po prostu zawinięte w plastik, także 3 funty, także około 15 zł. No ciekawe, ile w Polsce teraz ręczniki takie, wiecie, większe kosztują. Te można przeliczyć około 15 zł. Te są za 2,60 za te 6 sztuk. I tutaj jeszcze mam takie malutkie, to też są z Morrison. W ogóle ile firm Morrisona ręczników, ale się ściemnia. No nie wiem, ile takie, słuchajcie, no to takie malutkie ręczniki. Nie będę się już doszukiwać. Wiecie, tak, mniej więcej podam Wam. Sprawdzę sobie te 6 sztuk, czy to są może, ale nie, to są takie, wiecie, zwykłe, suche, papierowe. W niczym na pewno nie są przyjemne, także to sobie odłożę. Bo od razu Wam pokażę też papier toaletowy, który kosztował około 3,50 plus minus, także taka cena bym porównywała do innych sklepów. 3,75 za ten papier toaletowy i wygląda też na taki dosyć fajny, porządniejszy Shea Butter. Także takie cudeńka. Tutaj Wam od razu pokażę, bo wkładam do zamrażalnika frytki z batatów czerwone. No chyba tylko są czerwone bataty. W każdym razie frytki z batatów za 2 funty za opakowanie i bardzo Wam polecam. One są na promocję, chyba cena regularna 3 funty i są przepyszne. Także jak będziecie próbować, to te są fajne. Kupiłam takie warzywa, ale to... Kupiłam takie warzywa, ale to, słuchajcie, przyszło chyba jako zamiennik, bo ja takich nie brałam. Tutaj wzięłam też taki broku, kalafior, marchewkę do zupy. Trochę zwiędłe te warzywa i ja często kupuję takie w Tesco, które są większe, wydaje mi się, albo tylko opakowanie jest większe, nie wiem, 250 gram. Broku kupiłam jeden organiczny, funt 20 kosztował, także to pamiętam. W sensie funt 25, może coś takiego, ale tutaj o kilka pni, mam nadzieję, że mi darujecie. Kupiłam też jogurty, takie jakieś zielone, ale tutaj jest banan, truskawka. Dwa opakowania, ostatnio jemy, nie jedliśmy do tej pory, a teraz tak mi jakoś by się naszło. Coś, co jest wyróżnia Morrison, to, że znajdę w nim seler, albo w Tesco nie ma selera, a ja kocham seler i nie we wszystkich sklepach tutaj właśnie jest dostępny. Kiedyś był w Tesco standardowo, teraz akurat tutaj obok mnie nie ma,
I w Okado też właśnie zamawiam zawsze seler i go po prostu mrożę. Nie pachnie. Nie pachnie jak seler. Ten Okado zdecydowanie ostatnio był lepszy i w Aldi się pojawił. Jak ktoś ma Aldi niedaleko, to polecam właśnie seler z Aldiego. Słuchajcie, też wzięłam laktoza free. Mleko bez laktozy, funt 70, nie jest najtańsze, ten z Arla, ale nie było z Morrisona. Sok jabłkowy, też słuchajcie, ten z Morrisona nie był najtańszy, to jest sok jabłkowy z koncentratu. On też kosztował około 2 funtów. Naturalny jogurt, nigdy nie jadłam, ja zawsze lubię te Yeo, także tutaj będzie coś na odmianę z firmy Morrison. Jeszcze nie znalazłam zamiennika równie pysznego, zazwyczaj są troszeczkę dla mnie za kwaśne te jogurty. Truskawki otwarte, niestety się gdzieś otworzyły, ale takie małe opakowanie, około funt 50, może około 2 funtów. Pomidorki, o, nawet pachną, słuchajcie, także pomidorki. Pietruszka około 40 zł kosztowała. Te selery, aha, 82 pi. Na opakowaniu były takie, wiecie, wysokie, a te są za 82 pi. Wydaje mi się, że te są na pewno tańsze. Awokado około 2,50. Marchewka 42 pi. Co tu jeszcze mam? Jabłka były miody w promocji za 2 funty i jedno opakowanie. Ale ja wiem, no 2 funty albo 3 funty, 2 opakowania za te. A 2 za 3. 2 za 3 funty, czyli po funt 50, ale są 4 sztuki, także zazwyczaj są pakowane po 6. Masło, tutaj wzięłam masło z mleka koziego. I nie wiem, nigdy nie jadłam, będzie to pierwszy raz. No nie wiem. No nie wiem, słuchajcie, nie wiem, ale wzięłam na próbę. Zwykłe masło, to chyba zamiennik, bo go nie brałam. Kerrygold to jest takie masło tutaj bardzo popularne, irlandzkie, chyba lekko słone. Chyba przyszedł jako zamiennik, bo raczej nie brałam, także widzicie, dziwne. Łosoś, 2,95 za taki łosoś. Dwa opakowania sobie wzięłam i słuchajcie, dak, ponieważ ja ostatnio uwielbiam dak i to z Tesco, też taki płyn kwiatkowy piękny za 40 w ogóle pi, a ten jest za funta, ale też lubię te daki, najbardziej lubiłam taki kwiatowy zapach, który był w wakacje, a już go nie ma. Słuchajcie, co najcięższe, ogórki, ale to miały być ogórki konserwowe, nie wiem, czy nie wziąłem kwaszone. Były też kwaśne, ale wydawało się, że brałam konserwowe. Chociaż te wyglądają, jakby były kwaśne. No nic, otwórzmy. Otworzymy jedne, zrobimy testy, jakie wzięłam. Bo były, słuchajcie, takie zwykłe i z koperkiem. Konserwowe. Wyglądają tak. Słuchajcie, ja ogórki Krakusa kocham, mówiłam wam w poprzednim filmie, że ogórki Krakusa uwielbiam, jeżdżę do polskiego sklepu i widziałam komentarz od widzów, że wy lubicie też taką inną firmę, którą ja tutaj akurat nie spotkałam, akurat u siebie przynajmniej, ale może będzie mi dane jeszcze trafić na nie. Może w innym polskim sklepie? No nic, kiedyś na pewno popatrzę. Ja uwielbiam te i te właśnie można znaleźć w Morrisonie. Także wam od razu mówię, że Morrison jeszcze miał kaszę manną, którą kiedyś kupowałam i uwielbiam z firmy Kupiec, bo według mnie jest najlepsza, no ale tym razem nie było, więc wziąłam tylko ogórki. Wziąłam kwaśną śmietanę za funt 20, coś takiego, takie większe opakowanie. Co jeszcze tutaj wzięłam? Aha, tutaj jest chemia. To na końcu. Wzięłam pasatę pomidorową, wzięłam worki na śmieci, ostatnio się tak pogorszyły w Tesco strasznie i te też nie były najtańsze, były 10 sztuk tylko, a no na pewno były droższe od tych Tesco. Kurczę, no nie powiem wam teraz tych cen, nie pamiętam, 2 funty, a ściemnia się, więc nie mogę wam tak zobaczyć, także może powklejam później właśnie ceny, sobie sprawdzę i na filmie wam wyedytuję. Organiczne jajka około funt 80 za 6 sztuk. Jeszcze więcej ogórków, tak na zapas, te są otwarte, muszę sobie już je gdzieś, o kurczę, to nie to otwarte, dobra, te są otwarte, w ogóle 3 opakowania wziąłem ogórków, także zapas. Chemię wam podam na końcu. Pieprz czarny, skończył mi się taki polski prymat, brałam teraz, znalazłam w ziarenkach, bo odpowiedziało mi, tutaj mam jeszcze takie przyprawy, o no wiecie co, że ja to wybrałam, to nie wiem, do ziemniaków, ale wyglądają one jakoś tak blado, nie wiem co tam, jakie tam są składniki.
Kaszamana, sól, cebula. Jezu, jakieś dziwnie to wygląda. No kaszamana, słuchajcie, do ziemniaków. Także zobaczymy, może wypróbuję. Sól, Jezu, ona była taka wielka na stronie, a to taka sól za 25 pi. A za 29 chyba było takie wielkie opakowanie, także powiem wam, że zawiedziona jestem tym Morrisonem i to bardzo, naprawdę. No, soczki, 3 sztuki, tak dla dzieciaków. Kawa była na promocji za 5 funtów, taka z pianką, to tutaj jaki jedyny zamiennik znalazłam tej kawy polskiej z pianką, to właśnie jest ta Nescafe Gold. Jedyne co mnie cieszy to sery żółte, lubię te z Mlek Pola, sery żółte. I ser żółty mam koniecznie, wam wkleję cenę, bo to też taki standardowy produkt. Też chyba przyjechało go mniej, bo brałam więcej. Czarny pieprz. To wzięłam sobie, słuchajcie, z młynkiem. Tak to jest, jak się robi zakupy w sklepie, w którym, wiecie, robicie pierwszy raz zakupy online. Funt za bułkę tartą. Ciasteczka, tych ciasteczek nie ma w Tesco akurat. Tutaj też jest tak w Anglii, że niektórych właśnie sklepy są podzielone. Podzielone są tak, że niektóre nawet produkty takie, nie wiem, popularne czy takie znane firmy, to mają na przykład takie wyselekcjonowane smaki do poszczególnych firm, czyli nie znajdziecie na przykład, tak jak na przykład u nas, nie wiem, danio waniliowe w każdym sklepie, tak tutaj na przykład w niektórych będą takie specjalne smaki, także tego też się nie przewidzi, jak nie znacie sklepu. No i to też tak, wiecie, przyciąga klientów. Tutaj mam olejek waniliowy, chemia, ogórki, nie ogórki, tylko taka warzywna sałatka krakusa na spróbowanie, też jej nigdzie nie, wcześniej nie dostałam. Kasza jęczmienna, bo ostatnio w Tesco nie ma, Melwita, polska nasza kasza, przepyszna. Buraczki gotowane, słuchajcie, bo będę robiła z nich zupę buraczaną. Ostatnio się właśnie dowiedziałam, że z takich buraczków można zrobić zupę barszczyk, także będę próbować, bo nigdy nie robiłam. 4 bagietki, chlebek na spróbowanie, super mały, 2 funty kosztuje. I coś co też nie jadłam, to tutaj takie wafelki, Reese's, takie andruciki, także nowość. I z chemii, słuchajcie, co wzięłam, to trochę wzięłam tej chemii. Ups, skończyły mi się suche szampony, Batiste najlepsze. Najlepszy szampon, taki drogeryjny, na co dzień dostępny. I tutaj mam też 2 tropikalne, one były po 2,25, a ten był, który zwiększa objętość, pierwszy raz go mam za 3 funty. Wziąłam sobie też taką maskę, uwielbiam, bardzo wam polecam, kiedyś wam chciałam nagrać film, że te maski Garniera są super i je można, słuchajcie, nawet dać na włosy i nie spłukiwać, także dla dzieci, tak wiecie, odrobinkę do rozczesania włosów czy coś, bardzo, bardzo fajne, nigdy nie miałam arbuzowej, także nie jestem jakimś, o Jezu, ale pachnie obłędnie, ja tak nie jestem zwolennikiem, wiecie, arbuza i to nie jest mój jakiś ulubiony owoc, ale pachnie rewelacyjnie, trochę jak taka gumy arbuzowe były za naszych młodzieńczych czasów, nie wiem czy ktoś pamięta, także podobnie pachnie. Nie. Maska do włosów Pantene, też nie miałam jej lata, ale była za 2,55 funtów, także wzięłam. Takie mydło, bardzo popularne tutaj, za 2 funty. Było fajne, spodobało mi się opakowanie. Też szampon, bo bardzo lubię te szampony. Tak jak nie wiecie, jaki kupić szampon, bo chcecie wypróbować, czy na przykład, nie wiem, często szampony przetłuszczają mi włosy, no ja mam akurat z nimi, tak wiecie, różnie moja skóra głowy się do nich dostosowuje, czy łupież mam później i tak dalej, a te Garniera wszystkie są rewelacyjne, także jak chcecie, żeby wasze włosy odpoczęły, nie mieć problemów, to polecam wam ten Garnier. I tutaj mam też daka kolejnego do, wiecie, do toalety. I tutaj mam też, aha, jeszcze zoflorkę sobie wzięłam. Tutaj mam takiego zwykłego morskiego, a tutaj mam zoflorę, która mi przyszła też, nie zamawiałam ogórkowej. Ogórkowa zoflora, no to jest chyba jakaś nowość, ale nie wiem czy trafiona. Powiedzmy, że przejdzie trat. O, taki koncentrat, który po prostu zabija bakterie, 99,9% wszystkich bakterii. Jego się rozcieńcza i macie taki płyn do dezynfekcji. Ja go dodaję na przykład do podłogi, czy nawet filtr w odkurzaczu, jak czyszczę. Kiedyś wam dałam taki pomysł, jak czyszczę filtr z odkurzacza, to koniecznie zoflory, czy innego detergentu, właśnie takiego skoncentrowanego do rozcieńczenia, który ma zapach i dość, że sobie wybijecie te bakterie w filtrze, to jeszcze będzie zapach przy odkurzaniu. Oczywiście filtry, które można myć. No i co mam jeszcze? Aha, jeszcze wziąłam takie pasate,
Jeszcze wzięłam taką pasatę i taki koncentrat pomidorowy. No, także słuchajcie, to są moje wszystkie zakupy. Także naprawdę tego nie ma sporo, a jeszcze wam chcę powiedzieć o konkursie. A woda mineralna. Woda mineralna, taka Morrisona. Z takich wód, powiem wam, to jest 2 litry, tak. Jeszcze tylko wam dwie rzeczy pokażę. Nuggetsy kupiłam. Ja ostatnio kupuję w supermarkecie takie nuggetsy, bo szukam takich, wiecie, te, które będą fajnie smakować, nawet właśnie jakieś takich dobre. No, ostatnio próbowałam w sumie z Lidla i z Tesco i takim, no lepsze z Tesco niż z Lidla. A tutaj wziąłam z Morrisona, były po 1,50 funta, po 24 sztuki właśnie, tu jest 28 sztuk, nie wiem czy one się różnią. W każdym razie dwa takie opakowania, jedno takie, drugie takie, po 1,50 funta. No i tak jak mówię, szukam właśnie takich nuggetsów, wiecie, takich, których będę zadowolona. Trochę mnie rozjaśniło, także skorzystam. Ostatnie chwile światła, więc jeszcze konkurs, o którym wam chciałam opowiedzieć. Zaraz wam pokażę, co będzie do wygrania w tym konkursie, ale jakie są zasady, jakie jest zasady, regulamin, wiecie jak to brzmi, ale o co was bardzo proszę, może tak lepiej. Napiszcie mi w komentarzu, w jakim państwie mieszkacie, a konkretnie w jakim mieście mieszkacie, czy jesteście zadowoleni z tego miejsca, gdzie teraz żyjecie. Jeżeli tak, możecie krótko napisać dlaczego, co lubicie, albo że na przykład nie braliście nigdy tego pod uwagę nawet, żeby zmienić miejsce pobytu, bo jesteście tak zadowoleni, że wszystko jest po prostu tam super, albo że czegoś wam by brakowało. Jeżeli mieszkacie w Polsce, to też bardzo chętnie zapraszam wszystkich, żebyście napisali właśnie w Polsce konkretnie w jakim mieście mieszkacie, no i właśnie kilka słów, dlaczego, czy się cieszycie z tego powodu, może tak nie trzeba jakoś wyjaśnień wielkich pisać obszernych, tylko właściwie państwo, miasto i czy jesteście zadowoleni, czy się cieszycie, czy wam się podoba, czy jesteście dumni z tego i szczęśliwi, może bardziej, czy jesteście szczęśliwi, że mieszkacie w takim miejscu, także będę wam bardzo wdzięczna, już wam pokazuję, jakie będą nagrody, zrobimy losowanie po prostu, także mam nadzieję, że no, wiecie, chciałabym obdarować oczywiście jak największą ilość osób, ale mam takie 3 nagrody, więc wybierzę, że my zrobimy losowanie 3 osób, które dostaną właśnie takie małe upominki. Te prezenty oczywiście prześlę pocztą. Przesyłka pocztowa oczywiście będzie opłacona, także nie musicie się martwić bez względu w jakim mieście, w jakim państwie mieszkacie. To dzisiaj są takie czasy, że wszędzie możemy taką wysyłkę przesłać. Pokazuję wam, co będzie do wygrania. Słuchajcie, coś, co ja bardzo lubię, to zamówiłam też dla was, chociaż mam troszeczkę inny model, ale z tej, oj, do góry nogami, z tej samej firmy. Jest to szczotka Wet Brush. Ona jest naprawdę rewelacyjna, genialna, jest to moje odkrycie, jestem z niej super zadowolona. Także mam nadzieję, że i wy będziecie w takim różowym odcieniu. Drugą nagrodą będzie taki zestaw, bym powiedziała. Będzie to kosmetyczka z Kat Kidston i ona jest takie rybki, taki morski wzór. Także nieduża, bo jak widzicie po opakowaniu, wiecie, po proporcjach to będzie ona więcej tak. I do tego będzie zestaw lakierów z Berry M, ale taki zestaw takich, myślę, bardzo kolorów, bym powiedziała, teraźniejszych. Oryginalne odcienie, także mam nadzieję, że wam się spodoba. To jest w szkle, więc muszę to porządnie zapakować, by dotarło. I też mam taki portfel, on jest również z firmy Kat Kidston, w takie kwieciste wzory. I on po otwarciu wygląda tak, także i można sobie włożyć tutaj monety, można sobie włożyć karty, no i oczywiście banknoty, także mam nadzieję, że takie upominki wam się spodobają, także portfel z Kat Kidston, to jest taka dosyć, bym powiedziała, chyba typowo angielska firma, mam nadzieję, że oni słyszeliście. Także to wszystko w tym filmie. Ja bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę. Koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj, a później dzwoneczek. Dzięki temu będziecie na bieżąco z filmami na tym kanale. Oczywiście wszystkich pozdrawiam jak zwykle bardzo, bardzo ciepło. Życzę udanego piątku, bo ten film pojawi się w piątek, także życzę udanego piątku i weekendu. Pozdrawiam wszystkich, zapraszam do odwiedzenia kanału ponownie. Pa! Wróciłam tu na chwilę jeszcze, żeby dograć końcówkę, bo w ciągu dnia tak mi się spieszyło, bo światło już było coraz ciemniej, że po prostu nie zdążyłam wam wszystko powiedzieć i były jeszcze w siatce zapakowane tam rzeczy, taką niebieską też reklamówkę, więc po prostu te kolory się zlewały i myślałam, że już jest pusta, a nie była. Więc słuchajcie, w tych zakupach z Morrisona miałam jeszcze takie ciasto francuskie za 80 pi, miałam też ogórka i co najważniejsze, bo to też miało wpływ na cenę, miałam 2 steki, które kupiłam 2 za 7 funtów, no więc tutaj jeszcze się tak 10 funtów prawie z tych zakupów uzbierało, więc chciałam wam to jeszcze pokazać, żeby nie było wątpliwości co do tego, ile produktów właśnie za tą kwotę kupiłam.